jest chyba nasz pierwszy poziom. Tak, jest, to jest nasz pierwszy poziom w tym świecie i... Better close those furnace doors. Jump and press the square button. That'll slam them shut. Ta, musimy uważać po prostu na na ten ogień wydobywający się. Remember, Sly, hold down the circle button near the blue stealth auras to perform super sneaky thief moves. Super sneaky thief moves. No a tutaj nam Bentley przypominał właśnie odnośnie tego super sneaky. Ja wiem, może nie podejścia, ale po prostu super sneaky przejścia danego poziomu. O i proszę bardzo. Tutaj mamy kolejną buteleczkę. Ja bym jej nie zebrał? No kurde, ludzie. Już chcę 100% zrobić. Dobra, nie! Najgorzej, ale mnie podkowa porobiła. Jezus Maria, ale wstyd. Ja pierdzielę, no nie. Dobra, przynajmniej się zapisały te butelki, to tyle dobrze. Bo bym się bardzo zdenerwował, gdybym zginął i by mi się to wszystko zrestartowało. O, tutaj jest butelka. A, proszę. Sprawdźmy, czy czasem za mną nie ma jeszcze jakiejś schowanej. Bo może się nam tutaj uda zdobyć wszystkie. I to byłoby fajne. Ta, radzę uważać na tych miśków, czy nie wiem w ogóle, co to są za przeciwnicy. To jest bardziej połączenie foki i misia. Bądź po prostu... To jest foka i tyle. Albo mors, który nas tutaj atakuje. Żadnej butelki tutaj nie widzę. Tak, będę na to zwracał uwagę, bo jednak chcę zrobić 100% w tej gierce. I przepraszam, że ja tutaj nie mówię żadnych moich wspomnień z dzieciństwa, ale tak jak już zresztą wspominałem na początku. Ja w Slaya bardzo mało grałem. Jedyny, kto mógłby tutaj jakby przytoczyć swoją historię, to są moi kuzyni, którzy wiem, że bardzo zagrywali się w Slaya. A, i swoją drogą tutaj jest jeszcze butelka. Nie zwróciłem nawet uwagi, że ona jest u góry. Podkowa, jej, mamy dodatkowy damage, więc nie zginiemy na hita. Dobra, runda druga z tym pajacem, który tutaj stoi przed naszymi oczyma. No dawaj. I oberwałeś, kurde, frajerze jeden. Wow, 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 wow. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie! Nie! Ile butelek ominąłem, najgorzej! Ej! Ja pierdzielę, no nie, ej, muszę zginąć, nie? Jak tutaj można zginąć? Nie chcę checkpointa. Utopię się. No nie, no nie. Ile butelek ominąłem, ja pierdzielę, najgorzej. Dobra, idziemy dalej, walić to. Będę miał gdzie wracać. Nie ma tak dobrze. Jeszcze raz zbieramy butelki. Dobra. O, jest, 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 jest. Jeszcze żyćko chcę, dziękuję. I teraz możemy zbierać nasze kurde łupy, które nam spadły. 14 na 30, czyli zaraz będziemy mieli połowę tych butelek, nice. Widzicie, ja bym się nie poddał z tymi butelkami. Po prostu musiałem zestartować poziom. Ale przy okazji dobre jest to, że te butelki się zapisały, więc teraz czas na checkpoint. Bo okazuje się, że ten generator jak swoją drogą też jest checkpointem. Co teraz dopiero ogarnąłem, ale przynajmniej kurde zwróciłem na to uwagę. Żadnej butelki z boku nie ma? Nie ma, nie ma, nie widzę. W sumie to ciężko zobaczyć przez to, że te skrzydła są takie
świecące. A, miałem podkowę. O, proszę. Dobra. Ty se zginąłeś. Idziemy dalej. Kolejny checkpoint. Nic tutaj nie ma? Nie ma. Muszę się tutaj upewnić, wybaczcie. Przynajmniej będziecie mieli taki dosyć ciekawy let's play. Osoba, która gra w zasadzie, można by powiedzieć, że drugi raz w życiu w Sly'a, lami jak 150. Mógłbym oczywiście ćwiczyć przed tym let's playem, ale wolałem jakby na żywioł polecieć. Wolałem, żebyście wszystko na bieżąco zobaczyli. Każdy mój fail i każdą moją porażkę. Bo ja wolę mimo co takie rzeczy pokazywać. Bo ja... Owszem, mógłbym poćwiczyć, ale myślę, że tak jest ciekawiej. Koleś myślał, że da radę, ale nie dał rady. Okej. I chyba powtórka z rozrywki, zrzucamy. Dokładnie tak. O-o! Dobra. Dobrze. Dobra, 24 na 30. Oczywiście to jeszcze nie wszystko, no bo wiadomo, tu jeszcze nam 6 butelek brakuje. Abym się cieszył, gdyby było 100%. Ale widzę, że tutaj są już 2 butelki. Gdzieś po boku jest. A to w ogóle jest sekcja przypominająca mi świątynię skał i lawy z Raymana 2. Przynajmniej przez pryzmat tej lawy w sumie. Ewentualnie Rayman 3, bo Rayman 3 też miał podobny poziom z lawą. Tam widziałem butelkę. Czyli będzie to 27 na 30. Dobra, 2 życia. O Jezu, tutaj dopiero naprawdę. Dobra, edytujemy to. Nie skomentuję tej śmierci, ok? Nie skomentuję tej śmierci. Przynajmniej blisko checkpoint mieliśmy. A to się liczy. Dobra, butelki tutaj żadnej nie widzę. Wiedziałem, że tutaj trzeba się tak dostać. To było zbyt podejrzane. Nie bez powodu, w sensie ta jeszcze rura tutaj była. I mamy save. Ale nie mamy butelek. Co za tym idzie, że chyba 3 butelki ominęliśmy. Ja pierdziele. Dobra. Wygląda na to, że chyba 1 ominęliśmy. To jeszcze gorzej. No nie no. You can't jump up on this furnace, Sly. You better go back and find an alternate route. Ja to naprawdę jakiś pechowiec jestem. Kurde, żeby 1 butelkę ominąć. No gdzie ja mogłem ją ominąć? Gdzie ona jest? Może tam u góry gdzieś. Gdzie jest ta butelka? Może tu gdzieś u góry będzie. Dawajcie, wskoczymy tutaj do góry. Okej. Tak! Jest tutaj! Jest! Yes! Yes! You found it, Sly! That's the final clue to crack the code! Now find that bolt and I'll give you the instructions to open it! Press the circle to enter the vault code. I can't believe I pieced this one together! Try 227! 227, dobra, okej. No i myk, mamy to! Udało się! Sly, you found a page from the Thievius Raccoonus. This page teaches old Drake Cooper's fast attack dive move. Press the triangle button to use it. Mamy to, moi drodzy, jest! O kurde, ty! Udało się zrobić 100% tutaj. I zebraliśmy kolejną stronę Divius Raccoonus.
No i tam przy okazji było wspominka o tym, że ojciec Sly'a nazywał się Drake. Tak więc, wow. Fajne imię swoją drogą. Ale dobra, kontynuujemy dalej i spróbujmy się tam z powrotem do góry przedostać i skończmy ten poziom. Mój cel osiągnięty, zrobiłem 100%, tak? I to jest chyba najważniejsze teraz. Dobra, mamy to. Dobra, dobra, szybko, szybko, szybko. Gasimy ten ogień, gasimy ogień, gasimy ogień, gasimy ogień. I mamy klucz. Dawaj go! Moi drodzy, udało nam się pierwszy poziom zrobić na 100%. Jezu, jak ja się cieszę. Into the Machine jest zrobiony na 100%. Ja pierdzielę. Chyba, że czegoś tutaj nie zabrałem. Nie, 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 nie chciałem tutaj wejść. Czekajcie, coś jest tutaj czerwonego. Coś chyba pominąłem. Exit level, oczywiście, że tak. Wyłazimy stąd. Już zrobiliśmy ten poziom. Mówię, ja w tę grę gram na ślepo, dlatego tutaj też niektórych rzeczy mogę nie dostrzec. Tak więc... Wiecie, o co chodzi. Zbierzmy sobie żyćko. Uratujmy nasz stan, który jest i tak bardzo gówniany. Tam widzę kolejne życie. Fajne jest to, że życie się spawnują. To jest trochę takie lekkie ułatwienie. Rzecz biorąc. 3 żyćka. Może będziemy mieli 4, kiedy zbierzemy 100 monet. W sumie nie zdziwiłbym się. No dobra, no to czas na nasz drugi poziom w takim razie. High Class Heist. Zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. Jackpot, Sly! Look at all this stuff! Must be worth millions! And you know what that means? Tighter security. You're gonna have to be extra sneaky to get the treasure key here. Z tego, co widzę, to tutaj to jest drugi poziom, gdzie jest 30 butelek, więc wydaje mi się, że na cały świat jest około 90 butelek porozrzucanych. Bo tak trochę to jest dziwne, że drugi poziom ma tyle samo butelek, co pierwszy. Ale okej, nie będę tutaj narzekał. Będę oczywiście starał się wszystkie zbierać, tak jak zresztą powiedziałem. Bo zależy mi na tym 100%, nie powiem, że nie. I widzę, że tutaj zostaliśmy złapani przez laser. Ale na szczęście laser jest o tyle upośledzony, że nie widzi do końca Sly'a, tak więc... Haci w D. A, dobra, potrzebujemy tutaj wszystkie te butelki. Zrozumiałe to jest. Przynajmniej checkpoint mamy teraz. Ale tutaj mamy w tych save'ach takie butelki, więc to lightowo w sumie możemy zrobić 100% tutaj. Z tego, co widzę. Bo już mamy 11 na 30. Chciałem w ogóle robić tak, żeby odcinki były co powiedzmy świat, ale nie wiem, czy mi się uda, biorąc pod uwagę, że nagranie będzie pewnie dosyć długie. Myślę, że wyjdzie tak ponad godzina, więc sądzę, że to będzie jeden z troszeczkę dłuższych let's play. Albo po prostu zuploaduję gigantyczny odcinek. Co może w sumie się zdarzyć, ale wątpię w to. Bo mamy już 48 minut na liczniku. A my dopiero raptem drugi poziom robimy z pierwszego świata. Ale hamuwa z ich strony, oni kurde się na mnie kładą, co za downy. Tam życie mamy, kurde. Dobra, 21. Tam mamy buteleczki, widzę. 4 żyćka. Uwaga na laser, uwaga na laser, uwaga na laser. Uwaga na laser, jest! Mamy to. 22 na 30. Dawaj do góry, ziomek. 24 na 30. Dawaj, dawaj, dawaj.
26. Oj, dobra. Ja tylko butelki chciałem zebrać. Nie musieliście już się tak na mnie lampić. Ale 26 na 30, spoko. To jest dobre. Uwaga. Tam coś jest za tym? Nie, tylko po prostu przejście. Mogłem oczywiście z tego skorzystać, ale ja wolałem iść na pałę. Co zresztą zauważyliście. Ja wolałem iść na pałę i chciałem zrobić to po swojemu. O! Yes! Mamy to! Możemy się teraz cofnąć tam i tak też uczynimy. Bo wydaje mi się, że po zniszczeniu tego klucza to polecimy z grą dalej, a wolałbym mimo co wrócić do tego sejwika, więc pozwólcie, że wrócę tam. I zaoszczędzę wam tego oglądania. Jesteśmy z powrotem, jesteśmy obok sejwiku, więc teraz otwieramy. Kolejna kombinacja. No, mów nam. 4, 3, 6. Okej. Okay. 7% już mamy zebrane. I kolejna strona Divius Raccoonus. Interesting. Old Sally Cooper's fast getaway raccoon roll. Stories claim she can move faster rolling than anyone else could on the run. Hold down the triangle button to use this move. Switch between your power-ups using L2 and R2. Okej, czyli zbierając te strony przy okazji power-upy zdobywamy, czyli teraz możemy rolować na przykład. Okej, całkiem spoko, nie powiem, że nie. No dobra, no to co, teraz możemy dostać się z powrotem i klucz już zebrać, tak więc... Let's do it! No dobra, jesteśmy już z powrotem i zabieramy klucz. To, co nasze, zabieramy. To tylko pokazuje, że to był dosyć krótki poziom. Skoro tutaj już jest końcówka. Okej. Musimy teraz życia nadrobić. I lecimy teraz na trzeci poziom, który prawdopodobnie będzie już naszym ostatnim poziomem i będziemy mieli walkę z bossem. Nie wspomniałem wam w ogóle o tym, że level design tamtego poziomu jest jak najbardziej spoko, ale myślę, że to już się domyśliliście. Że ja to raczej powiem, dlatego że ogólnie soundtrack z Sly'a jedynki jest całkiem spoko. Chyba nawet nie ma mojego jakiegoś takiego nieulubionego soundtracku, bo przyznam szczerze, że przed nagrywaniem sobie trochę posłuchałem soundtracku i... Sly, see that machine wheel? If my knowledge of mechanical engineering serves me right, applying significant rotational torque to achieve maximum velocity will yield a positive result. You mean something good might happen if I can get the wheel to spin fast enough? Isn't that what I just said? I mówię, że jakby jak se tak słuchałem soundtracku ze Sly'a jedynki, to w sumie nie był on wcale taki zły. Ale lepszy jest w dwójce mimo co. Okej, okay, o kurde, co my tu mamy? Ile kurde monet wyleciało, wow. No dobra, no to co, lecimy w takim razie tutaj na kolejny poziom. Astonishing! All my calculations led me to believe you had failed to knock out that generator. Never was good at math. Well, here's a real test for you. I found a way up to Raleigh's hideout, but unfortunately, it is doomed to failure. You're not gonna tell me I have to shoot myself out of that cannon. I'm afraid that's the only way. Now you're talking. You're really scaring me, man. Anyway, to get inside that thing, you had to steal all 7 of Raleigh's treasure keys. So what are we waiting for? You show me those hollow what's-its? You mean my holographic markers? Yeah, yeah. And I'll swipe whatever it takes to get shot out of that cannon and steal back my family's Devious Raccoonus. No dobra.
Więc tutaj chyba nie będzie jednak poziomu. Bardziej tutaj będziemy już chyba dochodzili do bossa, z tego co widzę. A, nie mamy wszystkich kluczy, dobra. No to jednak sobie jeszcze nie pójdziemy do tej armaty. Ale przy okazji życie zbierzemy. Bo życie są bardzo ważne. 3 życia. Tam u góry widziałem, że chyba będzie jakiś poziom. Z tego co widzę. Nie, kurde. Co za typ w ogóle? LOL? Co on zrobił najlepszego? Treasure in the depths. Przecież on mnie kurde zabił i ja... What the fuck? You found it, Sly. This is where Raleigh's gang of crabs stashes his sunken treasure. Use your sub to blast him. The left analog stick controls the sub. Give it a try. Great! Use the right analog stick to fire its gun. Uh-huh, that's it. Remember, you can always drive the sub in one direction while firing in another. To earn a treasure key, you'll need to collect all 40 chests. Do not let a crab take one into a tomb. Ale to jest głupota, ale to jest głupota, ja pierdzielę. Strzelanie kurde prawym analogiem, Jezus Maria. Ej, naprawdę, ja uważam, że to serio jest dziwne. Czemu nie mogli, kurde, zrobić tak, żeby sterowanie, a raczej strzelanie tutaj byłoby pod kółkiem? Czy to byłoby, moim zdaniem, lepsze niż prawy analog? Czy to ciężko jest w ogóle? Sami zresztą widzicie, dlaczego to jest ciężkie, no bo, no nie ukrywajmy, ale po prostu... Palec ci łatwo może zjechać, no chyba, że masz o tyle skonstruowaną taką dłoń, że... Kurde, to była głupota, sorry. Powiem to jeszcze raz. Chyba, że masz tak skonstruowaną dłoń, że po prostu twój palec, nie wiem, nie widzi jakby przeszkód. I nie ślizga ci się tak bardzo, bo mój na przykład się ślizga. I to bardzo. O nie, 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 skrzynki nie zbierzesz. Ja ją zniszczę i ja ją zbiorę. Oddawaj skrzynkę, złodzieju jeden. Ze szczypcami. Nie! Zniszczyłem ją, dobra. Jest! Udało się. Congratulations, you did it!